Witam was wszystkich w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w The Walking Dead. Ja jestem Sarge, no i kontynuujemy trzeci epizod. Musimy teraz podejść do Kathy, dlatego że nas tutaj woła. Lee. Porozmawiamy najpierw z Clementine. Niech będzie. Katya needs you for something. Dobra, ciekaw jestem, czego chce Katia, no ale nie dowiemy się, jak tego nie sprawdzimy. W takim razie podejdźmy do niej. What's up? Is Doc feeling all right? O nie. What the fuck happened during the raid? Kurde. What's the plan? We've never had a bite victim in the group before. I'm going to keep an eye on him and see what I can do from a medical perspective. We keep the same plan unless something changes. East. Guys. What else is there to do? We thought you should know. Important to stay honest with each other. Anyway, if you could tell Clementine, we would appreciate it. Kurde, Doug został ugryziony. Teraz jest ryzyko, że się przemieni. Do tego się nie spodziewałem, wow. Kurde, i co teraz? Przecież nie zabijemy dziecka. Kurczę. Zresztą rozumiem rodziców Daka. No ale pogadajmy z Clementine. Duck is bitten. Huh? He got bit by a walker trying to escape the motel. I don't feel good. What about Carly? There was no time for a burial. Walkers? Yeah. Horrible. Glad I have you. Me too. I heard you outside my treehouse that day and thought about dropping a hammer on your head. That's nice. I didn't, though. Thanks. Co jest grane? Kurde, nie, nie wierzę, nie wierzę. Jezu, jakim cudem? Przecież to jest niemożliwe. Ooooo, już prawie w to uwierzyłem. To się tylko śniło, Lee, czy cokolwiek. Kurde. Ależ to było zaskoczenie. Ale całe szczęście, że nic się nie stało. Damn it. Road's blocked. Now we gotta deal with this. Zablokowana droga. Jest pociąg. O, to niedobrze. Jak się tego pozbyć teraz, kurczę? Is there any way to get around it? Doesn't look like it. On foot, maybe. Can't really afford to do that now. This seems like a safe area. All this brush will stop anything from creeping up on us. And I'd like everyone out of the RV except her. I don't want folks trapped in there with her. Why don't you and I go look around? Yeah, everyone else relax. Stay close to Kenny and Kat, okay? Lee, if you come across anything to drink, if there's a dining car or something, I think Duck's a bit dehydrated. It's a freighter, hon. Be careful in there.
What? You think there might be something dangerous inside an abandoned locomotive? That didn't cross my mind. Ta. No dobra, to zaraz pójdziemy zwiedzać. A możemy jeszcze pogadać z Lily? Być może jest to możliwe. Chociaż wątpię. A nie, okej, jednak wchodzę. Pogadajmy z nią. Hey, Lily. Lily. I'm sitting here tied up like an animal while you guys decide what to do with me. It's not like that. Then what's it like? Okej, za bardzo z nią nie pogadamy jednak. Z jednej strony nikt z nią nie powinien siedzieć sam na sam, ale z drugiej trochę się obawiam, że kiedy tutaj sama siedzi, nie wiadomo co może wykombinować nagle. No ale cóż, nie mamy innej opcji tutaj, nie można nawet nikogo z nią zostawić. Najpierw pogadajmy jeszcze z Katią. Kurczę, ale strasznie szkoda Daka. How's that? I don't know. Tired. Which could mean a lot of things, right? Yeah. His body's probably fighting whatever's in it. Exactly. Have you heard anything out of Lily in there? Not a peep. I don't like that. She's probably in shock. She did a monstrous thing. Has Clementine said anything to you about Carly or Duck or anything? I'm worried about her. No. That little girl is a puzzle. Yeah, she is. Poor Carly. God, where did yesterday go? I don't know. Are you okay? I know you were fond of her. I'm fine. Don't worry about me. I do. Don't. I liked her, but she's gone now. I'm sorry, Lee. Anyway, let me know if anything changes here. Okej. Kurczę, wszyscy przybici, co? Strasznie teraz wygląda. You worried about keeping her in there? I cracked a window. I sure as hell don't want her out here with us. Okej. To jeszcze Clementine. Hey, Clem. What are you going to do with Lily? I don't know. Something, I suppose. I don't know what we can do. She killed her. Yeah, it's horrible. Strasznie jestem ciekaw, jak sobie Clementine radzi, bo naprawdę tak jakoś konkretnych znaków nam nie daje. Was it you? Not this again. Was it? No! Okay then. What would you have done with Lily? I don't know. Left her? I've never seen anybody kill someone like that before. Yeah, you've seen a bunch of other stuff by now. Yeah, but not like that. You, happy you stayed with us all this time? Yeah. Really? It's with you guys or dead. I would have died out there in the woods. Just like my classmates. You think this is better? Yeah, of course. Oj, ten Ben mi się wydaje naprawdę podejrzany. Ja jestem prawie pewien, że on to zrobił, jeśli chodzi właśnie o te lekarstwa dla bandytów. Zapewne był zmuszany. Raczej go nie podejrzewam, że z premedytacją by to zrobił. No ale po prostu teraz boi się przyznać i tyle. Tymczasem sprawdzamy wszystko, co my tutaj mamy. Włącznik. Switch. Nothing. Okej, nic na razie nie działa. Dobra, to wracamy w takim razie. Sprawdzimy dalej, co tu jeszcze mamy. Might be something inside. Może tutaj coś w takim razie? O proszę, jakieś narzędzia. That'll crack a skull just fine. Mogę go wziąć? O proszę.
Zawsze się przyda. Aha, mogę wybrać, tak? Dobra, klucz francuski. Dobra, na razie weźmy ten. On się powinien najlepiej przydać do walki ewentualnie. A zobaczymy, czy jeszcze ewentualnie inne nam będą potrzebne. Może coś tutaj z pociągiem zrobimy tymi narzędziami, no ale jeszcze zobaczymy. Kolejna komora silnika. Tutaj chyba nic nie ma. Dobra. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj mi jakiś zombiak nie wyskoczy. To też jest całkiem możliwe. Może akurat nie w tych komorach, ale gdzieś tam w pociągu. Dobra, czyli tutaj też nic nie ma. W takim razie zamykamy i idziemy dalej. Może tutaj. Shit. O nie. We got one. Walker, sitting in the chair. We got him. Ciekawe, czy już rzeczywiście nie żyje. Użyj pistoletu lub klucza torowego. Dobra, lepiej klucz, bo pistolet może wywołać hałas. No to uważajmy. Ajajajajaj. Uderz. Suppose we ought to look him over. Yeah. O kurde, najgorsze jest to, że on może w każdej chwili jeszcze wstać, ale wątpię, szczerze mówiąc, no bo skoro teraz się nie rusza, to już nie powinien, no ale kto wie. Ajajajaj, jakie rzuty kamery. Nie no, już ma rozwaloną czaszkę kompletnie. I don't think this guy came back. Christ. That light is blinking. Push it. Push it? Why not? Are you fucking serious? Here, look. Ej, no kurde, cokolwiek. It's just the brakes. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. How the hell do we get it moving? I don't know. That's Mr. Amtrak over here. No clue. Well, let's look around. Maybe it goes somewhere we'd like to be. Ben, if you could keep an eye on the girls and Duck, I'd appreciate it. I'm gonna make sense of these controls. Man, this could be exactly what we need. Okej, Ben się ostatecznie przydał, chociaż kurczę, to co zrobił, to było ryzykowne, bo nie wiadomo, co mógłby zrobić ten przycisk w innej sytuacji. Hey, Ken. What's up? Hope it's all right. I chose to keep Lily with us. Abandoning someone on the side of the road is the same as murder. Turning over a new leaf, huh? I'm just doing what I can. It's fine for now, but we have to deal with it eventually. You want to talk about Duck? I'm really sorry, Kenny. Nobody deserves this. There's nothing to talk about. You heard Cat. He could be fine. We probably shouldn't ignore that. Nobody's ignoring nothing. I'm not worried. You shouldn't be either. Okej, okay, Kenny nie chce dopuszczać myśli, że Duck może się przemienić, no i zresztą nie dziwię mu się. God, we need some help getting this train going. People take notes, right, when we're working on stuff like this? We're smart guys, we can figure it out. Dobra. I'll get back to it. Me too. Czekajcie. What's up? Bo już w końcu nie wiem, czy to gadałem, chyba tak. God, we need some help getting this train going. People take notes, right, when we're working on stuff like this? We're smart guys, we can figure it out. Dobra. Już nie byłem pewien, czy gadałem z nim na ten temat, więc wolałem sprawdzić. Zasobnik z mapami. It's a bunch of papers. Mogę to wziąć? A bunch of maps about Georgia's cities. Nothing about the train. Zdjęcie. Okej, pewnie tego inżyniera. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Damn, pages are gone. O tak. I can kind of see the indentations from the writing. Okej, to może być jakaś wskazówka. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Dobra. Nie chcę tego drugi raz słuchać. I can kind of see the indentations from the writing.
Czymś moglibyśmy to zrobić, ale na razie popatrzmy. Zgniłe jedzenie. Tutaj są drzwi. Konsola. No właśnie, na razie nie mamy żadnych wskazówek. Okej, tutaj chyba nic nie ma. W takim razie wyjdźmy tędy. Zobaczymy po tej stronie, czy czegoś nie ma. O! Jezu! A się przestraszyłem. Okej. Zapięcie pasów. Tam mamy jedzenie. Dobra, jakby to go załatwić? Pistoletem nie chciałbym za bardzo. Otwórzmy drzwi. No właśnie, jakby tak go, kurczę, przytrzasnąć. Spróbujmy. Dobra, w dobrym momencie trzeba to zrobić. Wow, przecież wcisnąłem. O kurde. Ach. Ale przecież wcisnąłem ten przycisk. Dobra, nieważne. W dość niezłym momencie. Okej, tym razem się udało. Zabieramy w takim razie krakersy. Przynajmniej będzie można dać dzieciom. No i dobra, wracamy w takim razie. On już tutaj nikogo chyba nie postraszy. Tutaj leży ten inżynier. Po tej stronie zderzak lokomotywy. Drabinka na górę. I co? I wróciliśmy. Okej. W takim razie... Tylko nie wiem komu. There's a notepad on the train. Do you have any pencils or anything in your pack? No, I wish. Maybe in the RV. What do you need it for? There used to be something written on the notepad that I need to know about. Well, if you're not using it, I'd take it. I'm out of paper, and there's all sorts of new leaves around here. No właśnie, ołówek się może przydać. We found a notebook that we think might have had some starter directions on it, but the page is missing. Well, I'm sure you guys will figure it out. Dobra, dajmy krakersy. Myślałem, że Clementine mogę dać, ale jednak nie. Here, I found these. If Duck's up for it. Thank you, that's very thoughtful. He isn't fussy, you know. What? Most kids, they're really fussy about what they'll eat. Hate vegetables, that kind of thing. Not Duck, huh? No. The most trouble I ever have is making him use a fork. Thank you, Lee. Sure. Dobra. Katia docenia twoją troskę. W takim razie wracajmy do kempingowca i poszukamy tego ołówka, zgodnie z tym, co Clementine powiedziała. Zobaczymy. Może gdzieś tu jest. O proszę, od razu znalazłem. Okej. Okay. Super. Zabieramy w takim razie. Wow. I could have killed you. I had you while you were rummaging around in the front there. I know you did what you did for a reason and part of me understands. But the other part sees you with your back turned to me and knows I could have killed you. I need to go. Wow, kurde, za długo czekałem. O kurde. Holy shit! She's stealing the RV! Lily! Come back here, you crazy bitch! Fuck! Stop! No nieźle, zabrała nam wóz. I co teraz? Musimy uruchomić ten pociąg. Innego wyjścia nie ma, kurde. Let's focus on the train. Ajajaj. Well, we're fucked if we don't figure out how this thing works.
Can't spend the night out here. No właśnie, mamy niewiele czasu. Duck is still sick, you know. We need to get to the city, the coast. Ja tam, kurczę, nie zdążyłem powiedzieć nic Lili, ale podejrzewam, że tak czy siak ona by uciekła. Więc pewnie nic nie mogłem poradzić na to. Zanim pójdę tam naprzód, to jeszcze tutaj sprawdzę. Są tu jakieś drzwi. Okej, otworzę. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Może będzie coś do picia dla Ducka. O, właśnie, już widzę butelkę. Yeah, man. Shit, think they're gone? I hope so. But this looks recently used. Be on the lookout and have your guard up. No to niedobrze, kurczę. Jeśli będziemy tu mieli towarzystwo, to sytuacja może się skomplikować jeszcze bardziej. Jest mapa. Map of where the train goes. I think these tracks might lead to the coast. Route 27, Savannah. That's where Kenny's got us headed. Zaskakująco dobrze się składa. Looks unopened. Dobra, zabieramy w takim razie wodę. I'll take this to Kandra, for Duck. I czy to wszystko tutaj będzie? Chyba tak. Ewentualnie po tej stronie jeszcze jest przejście. Okej. Okay. Aha, to tutaj. Dobra, to w takim razie wracamy do Kati i podamy jej jeszcze wodę. Nie wiem, czy to cokolwiek da, no ale spróbujemy chociaż pomóc. Here, found some water. Oh, thank you. Perfect. He's allergic to bees. Is that right? That's all I can keep thinking about. Like, somehow that matters. It doesn't. I know. Well, I don't, but you're probably right. Dobra, idźmy w takim razie naprzód pociągu i spróbujmy rozwiązać tą zagadkę z tym notatnikiem. Znaczy, musimy po prostu pomazać ołówkiem kartkę i wtedy znaki, które kiedyś były napisane, powinny być widoczne. Dlatego, że jeśli się odciśnie pismo na jednej kartce, to później można na drugiej to właśnie sprawdzić w ten sposób. Spróbujmy. Perfect. O, właśnie. Read it now? Yeah. Should be able to just follow the steps to get the engine on. Sounds good. Rozruch silnika. W ogóle na słowa pochwały zasługuje też tłumaczenie z tego względu, że są przetłumaczone nawet takie graficzne elementy, jak tutaj na przykład. Naprawdę tłumacze się popisali. Przypominam, że ściągnąłem spolszczenie ze strony grajpopolsku.pl, więc wszystkim polecam. A tymczasem musimy to jakoś rozwiązać. No co tu właściwie chodzi, kurczę? Ale domyślam się, że ma to coś wspólnego z tym, bo nawet widzę... A, nie chciałem przechodzić, kurde. Bo nawet widzę tam liczby, które są też napisane na tej kartce. W takim razie zaraz to będziemy sprawdzać. Okej. Okay. Kurde, na razie mi to wiele nie mówi. Najpierw zobaczmy. Okej, jest szóstka. Siódemka, ósemka, piątka. Dobra, to w takim razie zerknijmy na ten notatnik, co tam jest napisane. Szóstka. I mamy dwa kwadraciki w dół, tutaj na górze. Dobra, pewnie to muszę jakoś skopiować. Sprawdźmy. Aha, rzeczywiście. Czyli tak, w dół... Jeszcze raz muszę to zobaczyć. W dół, w górze... Dobra, chyba zapamiętałem. Ej, nie chcę notatnika, tylko użyć. To musi być w górze. To też. I jeszcze przedostatni. Tak było na schemacie właśnie, w notatniku. Dobra, teraz sprawdzamy kolejne. Piątka, coś takiego. Czy mi to coś powie? Sprawdźmy. Czekajcie, użyj.
mamy piątkę, tak? Ale nic tutaj nie mogę zrobić poza tym. Czemu nic nie mogę zrobić, kurczę? No już sam nie wiem teraz. A może wystarczy tylko to? No w ogóle dziewiątki tutaj nie widzę w ogóle. A czekajcie, bo jeszcze tam coś było. Jeszcze tylko pokażę mapę Kenny'emu. We found this in the boxcar back there. Whoa, is this what it looks like? I think so. This hoss will take us right to Savannah. 100 tons of steel. Put 1,000 walkers between us and the ocean, and we don't have to give a shit. I can't believe it. Just have to figure out how to get it started. I'm sure we can figure it out. How tough could it be? No idea, but we'll find out. That's the spirit. Dobra, nie chciałem nic wspominać o Daku, żeby tutaj nie załamywać Kenny'ego. Niech się skupi na czymś innym na razie. Dobra, i tutaj była chyba... Znaczy były te przyciski różne, tak mi się wydaje. A nie, to nie tutaj chyba. A jednak. A tu jest dziewiątka. Obróć w lewo. Lub w prawo, zobaczmy. Aha, pewnie najpierw w lewo, później w prawo, tak? Tak mi się wydaje. Aj, nie, kurczę, nie chciałem się wrócić. Jeszcze raz, jeszcze raz. Mam nadzieję, że dobrze kombinuję, chociaż jeszcze tej ósemki, kurczę, nie zmieniałem. Czyli najpierw w lewo. Ach. Czyli nic to nie da. Doesn't look like the engine has any power. No to w takim razie wynika z tego, że jednak muszę się tam wrócić, ale kurczę. A czekajcie, a może mi potrzebny inny klucz? Czy to były te narzędzia? Nie wiem, czy akurat ten potrzebny. Dobra, zabierzmy w takim razie ten tutaj. Kurde, nie pamiętam, co tam było właściwie. Ale całkiem możliwe, że te narzędzia są potrzebne, tylko właśnie nie wiem jeszcze, które. Wracajmy się w takim razie i sprawdzimy to. Dobra. No i co my tutaj mamy? Nie no, nic nie mogę zrobić, kurczę. Jest piątka i nic. A może jeszcze ten drugi klucz jest potrzebny jednak. Już sam teraz nie wiem. Jeśli to przesunę, to nic to nie da. To nie o to chodzi. Akurat to jest dobrze. A nie, czekajcie, źle jest chyba. Na odwrót to zrobiłem. Chyba, tak mi się wydaje. To musi być na górze. Zapomniałem zupełnie o tym. Ach. No oczywiście. So far, so good. Dobra, wybaczcie. Po prostu źle zapamiętałem schemat z kartki i dlatego zrobiłem to inaczej niż trzeba było. No ale teraz jest wszystko jasne. Teraz zobaczmy w takim razie tutaj. Po lewej musi być poziomo, a po prawej pionowo. Czyli to przesuniemy. O właśnie. To teraz się wszystko zgadza i teraz możemy wracać. To nie była trudna zagadka, tylko miałem właśnie problem z tym, że zapomniałem po prostu schematu z kartki. Zwyczajnie się pomyliłem i tyle. No a teraz powinno już pójść jak z płatka. Teraz musimy w lewo przekręcić. O właśnie. I teraz w prawo. Okej, chyba gotowe. Holy shit! We're golden! Yeah, we are. Golden. Man, feels good. Let's fucking enjoy this. Mom, let's see if she'll move. Dobra, idźmy dalej. Otwórzmy to. It's all yours. Przepustnica. Czyli musimy tego po prostu tylko użyć. That's the throttle.
No to zróbmy to. O nie, kolejne kłopoty. Of course, we're still attached. Can you go find out where we're stuck? Get us unstuck? Yeah. Przynajmniej się postaramy. Zobaczymy, jak się uda. W takim razie idźmy stąd. Schodzimy na dół. W którym to miejscu było? Tutaj akurat nie. Blacha. Zdaje się, że po drugiej stronie chyba to powinno być. No chcę wejść. Dobra, schodzimy w takim razie tutaj. I zerknijmy po tej stronie. No oczywiście, że to tutaj. To spróbujmy w takim razie. Czyli tutaj potrzebne jest narzędzie i chyba to, które mam aktualnie, jest niedobre, chociaż może. Okej, jednak się udało. Hey Kenny, we're loose! No i dobra, to w takim razie wracam się do Kenny'ego szybko. You touching my stuff? Wow, o kurde. Jednak ktoś tutaj był. Co teraz? Dobra, powiedzmy, że co wzięliśmy lepiej. I took the map of the train routes. That's fine, you can have that. Really? Yeah, I got them all right up here. I guess it's no worse for wear. Name's Chuck. Charles, if you fancy. Lee. That your crew outside? Yeah. And the guy up in the cab. Him too. I saw you walking through here and thought about scaring the pants off you. What? But I couldn't force myself to do it. You're still kind of freaking me out. Train folk will do that. Already met everyone outside. They all warmed to me right quick in direct sunlight. Okej, czyli chyba nie jest do nas źle nastawiony, na szczęście. You met Chuck. Yeah, I did. It's so nice to meet someone normal for a change. He gave us candy. Ben too. No dobra, przywitajmy go. Welcome. Thank you. You met Kenny? Sure did. Man shares my love of the road. That's for certain. I'm awful sorry your son's not feeling good. I appreciate your concern. Well, with a little TLC, I'm sure he'll be fit as a fiddle in no time. And I can offer y'all whatever I got, although it ain't much. Thank you. We'd like to do the same. Why don't we hold off on... Stay with us. We'd like the company. Dobra, najwyraźniej wszyscy miło przywitali Chucka. No i Lee jest trochę co do niego podejrzliwy, zresztą nie ma się co dziwić, trzeba być trochę z dystansem do wszystkiego podchodzić tutaj, no bo nigdy nie wiadomo, kim jest ten człowiek tak naprawdę. Po tym wszystkim, co się wydarzyło do tej pory, trzeba być na baczności. So that's it? We're cut loose? Seems that way, yeah. Great. We don't got much left, so just gather whatever you have. Let's go. Want a ride? Well, it sounds like you're taking my home. That's a yes, then. Haven't found anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. Doc's sick. Get on the train, Clementine. He's getting sicker. Let me look at him.
Okej, co my tu mamy? Is the train really a good idea with Duck like that? Maybe we should focus on one thing at a time. Yes. What can we do here? We get on the train and we find something better. That is the plan. I think Lee just wants to talk it through. It's talked through! Get on, Cat. I'll be up front. I don't want to hear any nonsense until we get where we're going. Dobra, Kenny raczej nie chce niczego słuchać. No to cóż, wiecie co, zanim wyruszymy, to w takim razie teraz zakończymy sobie ten odcinek. Rozpoczniemy dokładnie od tego samego momentu, akurat kiedy będziemy odjeżdżać, no i zobaczymy, co się dalej wydarzy. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i usłyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć!